drogowego organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury z serii konsultacji wytycznych i standardów, które są opracowywane na rzecz Ministerstwa Infrastruktury. Dzisiaj zajmiemy się już ostatnim tematem z serii drogowej. Już pokażę Państwu dla przypomnienia nasz harmonogram. Jak zawsze spotykamy się co wtorek o godzinie 10. I dziś, tak jak mówię, kończymy już część drogową 27 października. Skupimy się dzisiaj na temacie nawierzchni i utrzymania dróg. W listopadzie, czyli już za tydzień, przejdziemy do części mostowej i zapraszamy Państwa na rejestrację na wydarzenie na 3 listopada. Ta rejestracja jest już otwarta, także tutaj można już się śmiało rejestrować, tak żebyśmy spotkali się również za tydzień. To, co ważne, nasze wydarzenie dzisiejsze, jak każde zresztą, jest nagrywane i jeszcze dzisiaj po południu znajdzie się na kanale YouTube Polskiego Kongresu Drogowego. Także można także do takiego wydarzenia zawsze wrócić, zawsze zobaczyć prezentacje i prelekcje wszystkich prelegentów, żeby można byłoby się do nich odnieść właśnie na forum dyskusyjnym, które specjalnie dla Państwa utworzyliśmy. Na stronie konsultacje.viaexpert.pl wystarczy zarejestrować się i tam czekamy na Państwa głosy, opinie, Państwa komentarze na temat proponowanych dokumentów, proponowanych wytycznych. Zakładamy, że są to konsultacje i bez Państwa głosów, bez Państwa opinii konsultacje nie będą nazywały się konsultacjami. Także tutaj serdecznie naprawdę zapraszamy do aktywnego udziału i aktywnego zgłaszania Państwa opinii. Też dla Państwa utworzona została skrzynka pocztowa konsultacje@kongresdrogowy.pl i właśnie na tą skrzynkę serdecznie zapraszamy także wszystkie opinie i komentarze dotyczące wszystkich proponowanych i publikowanych na stronach Ministerstwa Infrastruktury dokumentów. Agenda na dzisiejsze wydarzenie jest bardzo ambitna. Mamy nadzieję zmieścić się w 2 godzinach. Do prelegentów, których dzisiaj mamy, ogromna prośba o przestrzeganie i mieszczenie się w reżimie czasowym. A o słowo wstępu, jak zawsze przed naszym wydarzeniem, chciałabym poprosić pana Grzegorza Kuczaja, naczelnika z Ministerstwa Infrastruktury, który czuwa właśnie nad tymi dokumentami. Panie Grzegorzu. Dzień dobry, mam nadzieję, że mnie słychać. Dziś już nadaję z warunków domowych, więc może być tak, że będzie troszkę przerywało, bo połączenie jest trochę mało stabilne, ale spróbujemy. Też nie będę długo mówił. Proszę Państwa, dziś temat dosyć istotny, ponieważ mówimy o nawierzchniach. Pojawiły się dosyć ciekawe, mam nadzieję, dokumenty, których do tej pory nie było. Pierwszym z nich jest katalog typowych konstrukcji nawierzchni, takich, których do tej pory nie określaliśmy w historii dokumentacji, to znaczy, jak Państwo wiecie, Generalna Dyrekcja posiada 2 katalogi typowych konstrukcji nawierzchni, podatnych i półsztywnych oraz sztywnych, natomiast one dotyczą kategorii ruchu, wysokich kategorii ruchu. Stwierdziliśmy, że na potrzeby szczególnie samorządów, ale także na potrzeby każdego zarządcy drogi, to znaczy takiego bez względu na kategorię i klasę tej drogi, potrzebne są katalogi pokazujące typowe konstrukcje nawierzchni różnych elementów tych dróg, na przykład chodników, dróg dla rowerów, stanowisk postojowych, czy również jak takie typowe konstrukcje kształtować w obrębie skrzyżowania, bo no, jednak ten ruch jest dosyć specyficzny. Taki katalog powstał, z czego się bardzo cieszymy, bo wiemy, że taki katalog był bardzo, bardzo potrzebny i wiele zarządców oczekiwało, że taki katalog powstanie, więc mamy nadzieję, że on będzie przydatny. Druga bardzo ważna w naszej ocenie sprawa, powstały wytyczne utrzymania dróg samorządowych, z czego my jako ministerstwo bardzo się cieszymy, ponieważ jest tam bardzo dużo cennych wskazówek dotyczących utrzymania, szczególnie nawierzchni, ale utrzymania rozumianego dosyć szeroko te wytyczne składają się aż z 3 części, więc są opracowaniem bardzo kompleksowym. Myślę, że cała ta tematyka bardzo Państwa zainteresuje i dzisiejsze webinarium będzie na tyle ciekawe, że również nasze forum się ruszy w tym zakresie i Państwo będziecie przesyłać do nas uwagi, opinie, na co oczywiście bardzo liczymy.
Dziękuję. To tyle z mojej strony i również z niecierpliwością czekam na prezentację autorów. Dziękuję panie Tomku za słowo wstępu. Było świetne, żadne problemy techniczne nam nie przeszkodziły. I już chciałabym poprosić naszego pierwszego prelegenta, pana profesora Antoniego Szydło z Politechniki Wrocławskiej. Także dzisiaj będziemy mieli okazję zwiedzić całą Polskę. Także przenosimy się do Wrocławia. Panie profesorze, czy się słyszymy, widzimy? Proszę o włączenie kamery mikrofonu na dole pana okna. I pan profesor przedstawi nam wstęp do katalogu typowych konstrukcji nawierzchni jezdni. I już pana prezentację. I zapraszam. Dzień dobry państwu, witam serdecznie panią, witam wszystkich plenotitulo zebranych, również pana naczelnika. No, pan naczelnik wygłosił słowo wstępne, to odwalił już tu kawał roboty za mnie. I ja chcę powiedzieć, że ja przedstawię państwu założenia do katalogu typowych konstrukcji nawierzchni wybranych elementów. Jeszcze w tym temacie dwaj koledzy wystąpią, pan profesor Jaskuła z Politechniki Gdańskiej oraz pan profesor Mackiewicz z Politechniki Wrocławskiej. Szanowni państwo, tu jest zespół, który opracowywał katalog, a więc zespół Politechniki Wrocławskiej, kolega profesor Mackiewicz, ja, zespół z Politechniki Gdańskiej, pan profesor Jaskuła, docent Alenowicz, doktor Bogdan Dłużycki i doktor Marcin Stięs. Już wspomniał pan naczelnik, że w Polsce funkcjonują dwa katalogi. Tak się złożyło, że te katalogi, katalog nawierzchni podatnych opracował zespół świętej pamięci niezapomnianego profesora Judyckiego z Politechniki Gdańskiej oraz zespół nawierzchni, katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych opracowany przez zespół z Politechniki Wrocławskiej, w którym miałem przyjemność uczestniczyć. Proszę państwa, opracowywany katalog obejmuje następujące elementy, a więc elementy nawierzchni zatoki, nawierzchnie zatok w obszarze przystanku publicznego transportu zbiorowego przeznaczonych dla ruchu lekkiego, to jest mniejszej tej niż kategoria KR1, przeznaczonych do postoju pojazdów wraz z liniami manewrowymi, przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów i w obrębie skrzyżowań i nawlotów. Jak państwo pamiętacie, kiedyś niektóre z wybranych tu elementów widniały w rozporządzeniu ministra transportu, jednak w roku 2015 rozporządzenie zostało zmienione i ten katalog, takie konstrukcje z tego zakresu zniknęły. I bardzo dobra inicjatywa, że pojawiły się teraz wytycznych. Może tutaj nie będę mówił o tej strukturze katalogu, proszę państwa, katalog jest, ażeby opracowany w ten sposób, jak pozostałe katalogi, ażeby tutaj korzystający no, specjalnie nie błądzili. Katalog został opracowany dla dostosowania dla następujących materiałów górnych warstw nawierzchni, a więc dla nawierzchni asfaltowych, tych elementów tam, które wymieniłem, nawierzchni betonowych, nawierzchni z kostki kamiennej, nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni z płyt otworowych typu jąb, nawierzchni z płyt ażurowych typu meba, nawierzchni płyt chodnitowych i nawierzchni z mieszanki związanej. Proszę państwa, nowością w katalogu jest to, że przyjęto oś standardową 115 kN, to może być zaskoczeniem dla państwa, dla wszystkich rodzajów nawierzchni. Algorytm przeliczania sylwetek pojazdów na osie standardowe jest podobny jak w pozostałych katalogach. Oczywiście zmienione są współczynniki przeliczeniowe. Wprowadzono 8 kategorii ruchu, tak jak poprzednio było 7, tu wprowadzono KR0, czyli ta poniżej KR1. No, podano sposoby wyznaczania kategorii ruchu, jak w tam pozostałych katalogów uwzględniających specyfikę różnych nawierzchni elementów dróg. No, nie przydzielono kategorii ruchu z naturalnych względów dla nawierzchni, dla pieszych i rowerów. Chcę tu państwu przy okazji powiedzieć, że Rada Ministrów 12 października przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych, czyli na drogach publicznych dopuszczać się będzie ruch pojazdów o obciążeniu osi 115, stąd ta, powiedzmy, oś standardowa już jak gdyby, no, to są wymagania Unii.
Przy okazji chcę Państwu powiedzieć, że aktualnie jest realizowany grant zwany Gospostratek, który realizuje konsorcjum Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Instytut Badawczy II Ostrów oraz Politechnika Wrocławska, i efektem grantu będzie opracowanie systemu pozwalającego na dostosowanie sieci dróg do obciążenia 115 kN. Takim przywódcą merytorycznym jest pan profesor Adam Zowska z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. To taka dygresja. Jeśli chodzi o podłoże w katalogu, to proszę Państwa, zastosowano tutaj taki sam podział grup jak w pozostałych katalogach G1, G2, G3, G4, no i zaproponowano podobne wzmocnienia, czy doprowadzenie istniejącego podłoża do odpowiedniej nośności i kategorii ruchu. No, zaproponowano pewne wymagania materiałowe dla poszczególnych rodzajów nawierzchni elementu dróg i zaproponowano wymagania materiałowe dla warstw nawierzchni. No i proszę Państwa, zaproponowano typowe nawierzchnie. I teraz te typowe nawierzchnie przedstawią koledzy profesor Jaskuła z Politechniki Gdańskiej oraz pan profesor Mackiewicz z Politechniki Wrocławskiej. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję Panie Profesorze za telegraficzny skrót informacji. Teraz odsyłamy wszystkich Państwa do tych dokumentów. Do Pana Profesora jeszcze wrócimy w późniejszej części naszego wydarzenia. I teraz zgodnie z zapowiedzią Pana Profesora chciałabym poprosić naszego kolejnego prelegenta, czyli przenosimy się do Gdańska z Wrocławia, do pana doktora Piotra Jaskuły, który opowie nam o katalogu typowych konstrukcji nawierzchni jezdnych przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego i innych elementów dróg, nawierzchnie podatne. Taki długi temat tej prelekcji i już otwieram prezentację. Zapraszam, panie doktorze. Dzień dobry Państwu, dziękuję za wprowadzenie. No, mam przyjemność przedstawić tą pierwszą część, a właściwie zagadnienia związane z nawierzchniami podatnymi i półsztywnymi w dokumencie nazywanym WRD63, katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu lekkiego oraz innych elementów dróg. Jak już mój przedmówca profesor Szydło zapowiedział, było realizowane w dwóch ośrodkach, w Politechnice Gdańskiej i w Politechnice Wrocławskiej. Jeśli chodzi o sam katalog, no to zdążyliśmy przez 6 lat przyzwyczaić się do nowych dokumentów, które zostały wydane i wprowadzone do użytkowania od 2014 roku, czyli katalogu nawierzchni podatnych, jak i katalogu nawierzchni sztywnych. Z tym, że musimy pamiętać, że właśnie tam w tych katalogach było pewne ograniczenie, jeśli chodzi o najlżejszą kategorię ruchu. Ruch nie zaczynał się od zera. Jednocześnie rok później aktualnienie rozporządzenia o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, wyłączyło załącznik 5, w którym były przedstawione układy konstrukcji nawierzchni dla innych powierzchni niż sama nawierzchnia drogowa. No i tak jak przedmówca powiedział, powstała potrzeba. Także opracowując ten dokument, bazowaliśmy na naszych doświadczeniach krajowych, ale także korzystaliśmy z wzorców zagranicznych, które przede wszystkim służyły do weryfikacji i sprawdzenia naszych proponowanych rozwiązań. Jeśli chodzi o sam zakres, no to wiadomo, głównym elementem katalogu są podane rozwiązania dla układów konstrukcji nawierzchni i warstw ulepszonego podłoża z uwzględnieniem rodzaju i ich funkcji, czyli tak jak wcześniej zostało powiedziane, dla dróg obciążonych ruchem bardzo lekkim, tej nowej kategorii KR0, zatok przystankowych, stanowisk postojowych i jezdni manewrowych, dróg pieszych, rowerów i dróg pieszych i rowerów razem. Ponadto nie ma specjalnych oddzielnych konstrukcji nawierzchni, bo one są już zaprezentowane w katalogach z 2014 roku, ale są dodatkowe zalecenia, jakie należy, można zastosować przy projektowaniu nawierzchni na skrzyżowaniach, żeby wydłużyć jak najbardziej trwałość tych troszeczkę inaczej obciążonych powierzchni. Uwzględniono wszystkie typy konstrukcji nawierzchni, podatne, półsztywne i sztywne, ale także uwzględniono różne rodzaje podbudów i różne rodzaje nawierzchni w zestawie konstrukcji podatnych.
czyli asfaltowe z warstwą z kruszywa, warstwą z kostki, elementów prefabrykowanych. Jeśli chodzi o podstawowe różnice, ja przede wszystkim bym się skupił na różnicach, dlatego tak jak powiedziałem na początku, zdążyliśmy się przyzwyczaić już przez 6 lat do katalogu nawierzchni podatnych, czyli no, są nowe układy dla nowych funkcji, dla nowych powierzchni. W katalogu jest wprowadzona jedna oś równoważna, 115 kN, dlatego też zostały przeliczone i wprowadzone nowe współczynniki przeliczeniowe dla pojazdów na osie 115 w przypadku nawierzchni podatnych i półsztywnych, bo ich wcześniej nie było. No i tak jak było już wielokrotnie sygnalizowane, nowa kategoria ruchu od 0 do 18 tysięcy osi 115 kN, co odpowiadało od 0 do 30 tysięcy osi standardowej 100 kN. Jeśli chodzi o samą konstrukcję katalogu, no to układ jest, można powiedzieć, identyczny do tych dokumentów, do których przywykliśmy. 12-punktowy system. Trzy pierwsze punkty właściwie nie wnoszą nic nowego poza jedną, dwoma definicjami. Następny punkt dotyczący schematów konstrukcji nawierzchni, no to został istotnie rozszerzony, dlatego że jest podział na nawierzchnię do ruchu i pojazdów i postoju pojazdów i nawierzchnię do ruchu pieszych i rowerów z uwzględnieniem wszystkich rodzajów i typów. Jeśli chodzi o kolejny punkt, procedury projektowe, to tutaj skupię się tylko i wyłącznie na jednym przykładzie. Jest kopia z tego dokumentu, czyli powstały takie diagramy, które pokazują procedurę w tabeli, jak należy po kolei postępować. I tu w przypadku dróg dla pieszych i dróg dla rowerów lub razem pieszych i rowerów. Zaczynamy oczywiście, tak jak w każdej konstrukcji, od zebrania danych do projektu, czyli warunków geotechnicznych, warunków klimatycznych. Tu w tym przypadku pomijamy ruch, ustalamy warunki, dobieramy dolne warstwy nawierzchni wraz z warstwą ulepszonego podłoża, sprawdzamy potrzebę warstwy odcinającej, następnie wybieramy górę warstwy nawierzchni, sprawdzamy warunek na wysadziny i przechodzimy do uzupełnienia wymagań materiałowych. Jeśli chodzi o kolejny punkt, róg projektowy, no to tutaj po lewej stronie jest skopiowana z dokumentu tabela z nowymi współczynnikami przeliczeniowymi na osie standardowe 115 kN. Po prawej stronie dla nawierzchni sztywnych, ale o tym będzie w następnej prezentacji. I kolejne dwa punkty. Punkt siódmy, warunki gruntowo-wodne, nie zmienia się w stosunku do poprzednich katalogów. Jest identyczny. Jeśli chodzi o punkt projektowanie warstw ulepszonego podłoża i dolnych warstw nawierzchni, no to pojawia się już sygnalizowana pewna nowość, dlatego że 14 rozwiązań, które już znamy z poprzednich katalogów, zostały rozszerzone o dodatkowe 3, 15, 16 i 17 rozwiązanie dla nawierzchni właśnie dla ruchu pieszego i rowerowego. I proszę zwrócić uwagę na istotną różnicę, że te warstwa lepszonego podłoża ma wzmacniać podłoże w przypadku słabego podłoża G3, G4 do 50 MPa. W przypadku G2 i G1 takie rozwiązania są już niepotrzebne, dlatego że jest spełniony warunek na tym poziomie wtórnego modułu odkształcenia większe równe 50 MPa. Jeśli chodzi o górne warstwy nawierzchni, tu znowu skopiowałem z dokumentu tylko przykład dotyczący nawierzchni dla ruchu pieszych i rowerów. I możecie Państwo zobaczyć, mamy przykład nawierzchni asfaltowych w zależności od podbudowy. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej, związanej z spoiwem hydraulicznym, gruntów stabilizowanych spoiwem hydraulicznym i po prawej stronie rozwiązania z mieszanki niezwiązanej. Jeśli chodzi o ten sam punkt dziewiąty, tak jak sygnalizowałem już wcześniej, nie ma innych rozwiązań układu warstw nawierzchni dla konstrukcji nawierzchni w rejonie skrzyżowań, tylko są dodatkowe zalecenia materiałowe
które zaleca się lub można zastosować, żeby zwiększyć trwałość tych nawierzchni tam, gdzie się odbywa powolny ruch, gdzie jest duże dodatkowe siły styczne poprzez przyspieszanie i opóźnianie pojazdów w okolicach skrzyżowań. Jeśli chodzi o kolejny punkt, 10, sprawdzenie wymaganej odporności na nawierzchni na wysadziny, także jest ta sama zasada, z tym, że wprowadzono dodatkowy warunek dla nawierzchni KR obciążonej ruchem bardzo lekkim KR0, jak i dla dróg pieszych i rowerów, który jest taki sam w tym przypadku, i ten warunek jest o 10% złagodzony w stosunku do znanych nam już warunków w przypadku konstrukcji KR1. Ostatnie dwa punkty to wymagania materiałowe i technologiczne, jak indywidualne projektowanie nawierzchni, i tu także zachowano te same zapisy lub bardzo zbliżone do tych, które są w obecnie stosowanych katalogach z 2014 i dla podatnych i sztywnych nawierzchni. Ostatni slajd, jeśli chodzi o generalne podsumowanie tej części, to w przypadku nawierzchni w tym katalogu wprowadzono kategorię KR0, przedstawiono wiele rozwiązań dla nawierzchni podatnych i półsztywnych, dlatego że różnica jest w rodzaju doboru samej warstwy nawierzchniowej, czyli z kruszyw niezwiązanych, z kostki, z drobnowymiarowych elementów prefabrykowanych. Przedstawiono wskazania do nawierzchni w obszarach skrzyżowań, aby poprawić trwałość tych nawierzchni, i można powiedzieć dzisiaj, że są uwzględnione tam aktualne doświadczenia krajowe, jak i zagraniczne, w odniesieniu do tych wszystkich konstrukcji, które są przedstawione w tym dokumencie. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję za tą prezentację i wprowadzenie nas do tej tematyki. I teraz będziemy prosili kolejnego naszego prelegenta, pana doktora Piotra Mackiewicza, którego już szukam na liście naszych uczestników, aby udostępnić mu rolę prelegenta. Tak jest, panie Piotrze, bardzo proszę o włączenie kamery mikrofonu, czyli przenosimy się z powrotem do Wrocławia, podróżujemy dzisiaj rzeczywiście po całym kraju i pan doktor Mackiewicz skupi się na nawierzchniach sztywnych. Bardzo proszę. Witam państwa, mam przyjemność uzupełnić moją prezentację o zagadnienia związane z nawierzchniami betonowymi. Prelegenci poprzedni wiele już zaprezentowali. Ja tu jeszcze może sobie włączę kursor. No i pierwsza rzecz to może przypomnienie, jak wygląda układ warstw w konstrukcji. On nie uległ zmianie w porównaniu do poprzednich katalogów nawierzchni podatnych czy też nawierzchni sztywnych. Mamy górne warstwy, dolne warstwy. Przypomnę, w przypadku górnych warstw różnica między nawierzchniami sztywnymi a podatnymi czy półsztywnymi występuje. W przypadku nawierzchni sztywnych mamy warstwę nawierzchniową, jest to płyta niedyblowana bądź dyblowana w zależności od kategorii ruchu. Później warstwa poślizgowa w zależności od tego, jaką mamy podbudowę zasadniczą, a kolejne warstwy są takie jak w poprzednich rozwiązaniach katalogowych. Wzór obliczeniowy na osie standardowe, o których już koledzy mówili, nie uległ zmianie. Składa się z szeregu współczynników, które należy zastosować z odpowiednich tabel w zależności od odpowiednich parametrów drogi. Tutaj współczynniki przeliczeniowe dla nawierzchni sztywnych, które są analogiczne jak w katalogu nawierzchni sztywnych, jaki był już wcześniej wydany. Współczynniki obliczeniowego pasa ruchu również nie uległy zmianie, zależne od liczby pasów ruchu oraz kierunków w przekroju drogi. Współczynniki pochylenia niwelety oraz szerokości pasa ruchu, zależne od, tak jak widzimy, od szerokości, która występuje na tych drogach, o których katalog dotyczy, również jest zmienna. No i dobór kategorii ruchu, który, jak widzimy, tutaj pojawiła się kategoria ruchu KR0, która poniżej 17 tysięcy
osi standardowych została ujęta w niniejszym katalogu. Z istotnych elementów, na które należy zwrócić uwagę, jeśli chodzi o nawierzchnie sztywne, to zostały zachowane wymagania dotyczące stosowania dybli w szczelinach poprzecznych oraz kotę w szczelinach podłużnych w kategoriach od KR3 do KR7. Pozostałe wszystkie wymagania są zgodne z katalogiem nawierzchni sztywnych. Także zwracamy uwagę w tym katalogu, żeby podział konstrukcji, a tutaj będzie to na pewno istotne, ponieważ mamy wszelkiego rodzaju nawierzchnie typu place, typu elementy skrzyżowań, aby podział nawierzchni, tworzenie szczelin było z zachowaniem odpowiednich wymagań kąta, tak aby nie dochodziło do pękań naroży płyt, czyli dążymy do wszelkiego rodzaju kształtów typu trapezy, wielokąty, tak aby te kąty były nie mniejsze niż 60 stopni. W katalogu nawierzchni sztywnych mieliśmy taki wzór, który pozwalał nam dobrać, nie przekraczać długości krytycznej w zależności od grubości płyty. No i przykładowo dla jakiejś tam płyty 20 cm to było około 5 metrów wymiar płyty. Dodatkowo ze względu na cienkie konstrukcje w tym katalogu, dla niższej kategorii ruchu oczywiście, zwracamy uwagę, żeby zastosować wymagania podziału w przypadku płyt betonowych o grubości 16 cm, których nie było w poprzednim katalogu. Odstępy proponujemy 2,5 metra, natomiast dla cieńszych nawet należy to częściej stosować te podziały szczelin. No i przykładowe konstrukcje. Konstrukcja KR0 dla ruchu bardzo lekkiego. No i tutaj dla tych lekkich konstrukcji możemy sobie pozwolić na zastosowanie gruntu stabilizowanego spoiwem. Nie musimy stosować, no nie stosujemy mieszanki, również z względów ekonomicznych. Taka konstrukcja zapewnia nam wymagane parametry nośności, w tym też wymaganego modułu wtórnego, jaki jest, znaczy to akurat jest wymagany na dolnych warstwach, ale zapewnia nośność tej konstrukcji dla mniejszego, poniżej 17 tysięcy osi. Tutaj nawierzchnie zatok przystankowych, tutaj zaczynamy od kategorii KR1, no i te konstrukcje tutaj, no nie będę może wszystkich prezentował. Również mamy dla wyższych kategorii wymagania, mamy mieszanki związane z spoiwem, a dla niższych kategorii KR3 grunty stabilizowane w warstwach podbudowy zasadniczej. Pamiętamy o zastosowaniu warstwy poślizgowej dla mieszankach, które posiadają spoiwa hydrauliczne, no i o tym, żeby od KR3 do KR7 zastosować dyblowanie. W zakresie nawierzchni dla parkingów, jezdni manewrowych dochodzi nam już kategoria KR0. Konstrukcje są średnio od 3 do 2 cm dla już podbudów cieńsze. No i również zasada taka, żeby uwzględniać dla kategorii KR3 grunty stabilizowane, a powyżej mieszanki, które posiadają lepsze parametry wytrzymałościowe. No i dla nawierzchnia dla ruchu pieszego oraz dla rowerów przykładowa, gdzie płyta betonowa jest już stosunkowo cienka, 16 cm, no i również podbudowy nie są wymagające, i to wszystko na warstwach dolnych, na których moduł wymagany jest 50 MPa, jak to już było wcześniej prezentowane. Nie należy zapomnieć także o wymaganiach dla warstwy wierzchniej. Również są inne warstwy opisane w katalogu przez analogię. No i oczywiście tutaj nie ulega zmianie klasa betonu oraz wymagania wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu, przy rozłupywaniu dla odpowiednich kategorii ruchu. W tym katalogu również wymagania są inne, wymagania materiałowe podane, między innymi także dla cementu, no i wymagania dla włókniny również, takie jak w poprzednich katalogach, jako stosowane jako warstwę poślizgową między materiałami związanymi z spoiwami. I dziękuję za uwagę. Myślę, że uzupełniłem wystąpienie moich prelegentów o nawierzchnie sztywne.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Zostajemy, ponieważ pan profesor później jeszcze będzie do nas wracał z kolejną prezentacją zgodnie z agendą. Dlatego proszę tylko o wyłączenie mikrofonu i kamery, ale pozostanie z nami w roli prelegenta. Super. I teraz chciałabym poprosić pana profesora Szydło, żeby do nas wrócił, czyli zostajemy nadal na Politechnice Wrocławskiej. I pan profesor pokaże nam tutaj wstęp do kolejnego dokumentu wytycznych. Zapraszam, panie profesorze. Jeszcze proszę o włączenie mikrofonu. Dzień dobry, witam jeszcze raz plenotytulo zebranych. Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić Państwu katalog WRD, dokument WRD 64, wytyczne określania wybranych cech powierzchniowych nawierzchni jezdni. To opracował te wytyczne zespół Politechniki Wrocławskiej, profesor Mackiewicz i ja. Państwa, chcę Państwu powiedzieć, że zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 roku zmieniło się to rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, i w załączniku do tego rozporządzenia podano warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać nawierzchnie jezdni. Tam jest wymienione między innymi rzędne wysokościowe, równość podłużna, równość poprzeczna, właściwości przeciwpożytkowe. Brak odniesienia jest do nawierzchni betonowych oraz punktowy, zalecany jest punktowy pomiar właściwości przeciwpoślizgowych. Podobnie i w dokumencie, w tym samym czasie był zmieniany dokument odnośnie autostrad płatnych i tam też są te cechy powierzchniowe wymienione, rzędne wysokościowe, równość podłużna, równość poprzeczna, właściwości przeciwpośrodkowe, brak odniesienia do nawierzchni betonowych oraz jest, tak jak poprzednio, punktowy pomiar właściwości przeciwpośrodkowych. W związku z przewidywaną zmianą struktury przepisu dotyczących warunków technicznych projektowania dróg, oczywiście te takie szczegółowe wymagania w nowych przepisach są przewidziane do usunięcia, a właśnie włączone do wytycznych, i teraz właśnie Państwu zaprezentujemy, będziemy prezentować takie wytyczne. I w ramach opracowanych przepisach zaprezentowano pomiar oraz kryteria następujących cech powierzchniowych nawierzchni. Właściwości poślizgowe, pomiar punktowy, pomiar ciągły, pomiar makrotekstury, dalej równość podłużna oraz uskoki płyt betonowych, równość poprzeczna, a więc to jest uzupełnione w stosunku do aktualnych dokumentów. Tu jest przedstawiony spis tego, ja tego nie będę mówił, to kolega profesor Mackiewicz. Kolega profesor Mackiewicz zaprezentuje pomiar wybranych cech powierzchniowych oraz wymagania dotyczące mierzonych cech powierzchniowych. No, cechy te oczywiście będą wykorzystywane do oceny stanu nawierzchni, między innymi w opracowywanym systemie w ramach wspomnianego już grantu Gospostratek. Dziękuję bardzo i bardzo teraz proszę pana profesora Mackiewicza o więcej szczegółów. Dziękuję, panie profesorze, za ten wstęp. Panie profesorze, panie Piotrze, prosimy o to, żeby pan do nas wrócił. Dobrze, widzimy, posłyszymy. Także tutaj zaraz. Tak, witam Państwa ponownie i tutaj troszeczkę rozszerzę tą tematykę związaną z metodologią określenia wybranych cech powierzchniowych nawierzchni jezdni. Na początku może coś na temat skrótów, może z takich kluczowych to przypomnienie MPD, mierzona wielkość przez urządzenie jako średnia głębokość profilu, MTD wielkość wyliczana, no i znane chyba może przez Państwa urządzenia profilometr nawierzchni RSP, urządzenie SRT do pomiaru poślizgu i tarcia oraz do pomiaru ciągłego urządzenie TWO, które również tutaj zaprezentuję. No i teraz tak, jeśli chodzi o właściwości przeciwpoślizgowe, to możemy je mierzyć jako punktowo.
oczywiście określane są w konsekwencji jako współczynnikiem tarcia. Wymagania mówią, żeby to zrealizować w prawym bądź lewym śladzie koła. Mamy do dyspozycji dwie prędkości pomiarowe. Oczywiście dopuszczane są też inne pod warunkiem, że mamy dysponujemy odpowiednimi przelicznikami, wzorami kalibracyjnymi. No i pomiar punktowy, co jest istotne, wykonuje się z pełną blokadą koła pomiarowego, można to powiedzieć 100% poślizgu. Oczywiście wymagania odpowiedniej temperatury otoczenia, nawierzchnia powinna być czysta i za chwilkę powiem, na jakich długościach to mierzyć. Jeśli chodzi o urządzenie, to tutaj proponuje się zestaw pomiarowy SRT3. Aktualnie jest już trzecia generacja tego urządzenia. No i wymagania tego urządzenia są dość jasno podane. Odpowiednie obciążenie na koło, nominalna prędkość pomiarowa, odpowiednia opona testowa, która powinna być kontrolowana i wymieniana w zależności od daty ważności. No i oczywiście tutaj system wpływu wody, który pozwoli nam dokonywać pomiarów w wymaganych warunkach, które zostały ustalone. No i teraz jak wykonujemy pomiar? Więc przede wszystkim jak przy każdym urządzeniu pomiarowym musimy rejestrować tor pomiaru, pikietaż, ale to jest, myślę, że już w aktualnej sytuacji rozwoju technologicznego nie jest to skomplikowane. No i w przypadku tego pomiaru punktowego pomiar realizujemy na długości 10 metrów, co 50 lub 100 metrów. Dokładność wymagana jest do 3 miejsc po przecinku. Miarą tych własności przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia, określany jako różnica średniej wartości średniej odchylenia standardowego. Wymagania również mówią, aby nie oceniać odcinka większego niż 1000 metrów, a liczba pomiarów na nim nie mniejsza niż 10, więc łatwo policzyć, ile tych odcineczków 10-metrowych musimy zrealizować. Ważne jest, żeby to urządzenie miało odpowiednie świadectwo dopuszczenia do pomiarów, czyli powinno być odpowiednio skalibrowane, wzorcowane, ponieważ tutaj ta dokładność jest, można powiedzieć, dość duża. No i tutaj wymagania dla miarodajnego współczynnika tarcia. Mamy tutaj wymagania dla dróg wyższych klas A i S oraz dróg niższych klas. Oczywiście dla dróg wyższych klas te wymagania są większe. Mamy dwie prędkości. Oczywiście zalecana jest prędkość 60 km na godzinę, a 30 realizujemy w przypadku, gdy nie możemy dokonać pomiarów dla 60 km ze względów nawet na warunki na drodze, ruch pojazdów inny, możliwość rozpędzenia się. Także na to oczywiście należy też zwrócić uwagę, szczególnie na drogach niższych klas. No i pomiar ciągły, również realizowany w prawym i lewym śladzie koła, również efektem końcowym jest określenie współczynnika tarcia. No i tu istotną rzeczą mamy niepełną blokadę koła pomiarowego, około 18%. Również opona musi być odpowiednio znormalizowana, pomiar w odpowiednich warunkach atmosferycznych, prędkość w zakresie 58 do 62 km na godzinę, również dokładna możliwość rejestracji. No i takim tutaj typowym urządzeniem, może Państwo znają, jest urządzenie TWO. Jeśli chodzi o to urządzenie TWO, ono jest skonstruowane, składa się, jak widzieliśmy, z dwóch kół, które są sprzężone ze sobą taką specjalną przekładnią łańcuchową. Pierwsze koło jest toczone swobodnie ze stałą prędkością, natomiast drugie obraca się z wymuszonym poślizgiem zgodnie z tym założonym przedziałem ABS i oczywiście wymagania co do opony. W skład tego urządzenia wchodzi ten zestaw dwukołowy. No istotny element tutaj to jest, że tak powiem, woda, którą trzeba przewidzieć, aby na odpowiednim odcinku pomiarowym mieć zabezpieczenie i odpowiedni zapas tej wody, żeby stosować przy pomiarze. Poza tym możemy ten zestaw uzupełnić o kamerę cyfrową, który będzie nam rejestrował nawierzchnię. No i oczywiście urządzenia GPS, które pozwalają na lokalizację naszych punktów pomiarowych. No i tutaj podczas tego badania również pomiar ciągły robimy na długości 10 metrów, ale jednak co 10 metrów.
odcinek również mniejszy niż 1000 metrów, ale liczba pomiarów nie mniejsza niż 100, ale tutaj przy takim urządzeniu możemy sobie na to pozwolić. Oczywiście urządzenie również musi podziałać odpowiednie świadectwa, kalibracja oraz wzorcowania. No i tutaj istotnym elementem jest to, że za wymagane wartości współczynnika oznaczonego pomiarem ciągłym należy przyjąć sprawdzone wartości korelacyjne ze współczynnikiem tarcia uzyskanym metodą punktową, więc tutaj należy mieć odpowiednią bazę wyników, żeby to ze sobą porównać. Drugi element to są pomiary makrotekstury. No i tutaj te pomiary robimy za pomocą urządzenia mobilnego RSP. Pomiar samej makrotekstury może być zrealizowany za pomocą jednego czujnika laserowego. Ten rozdzielczość czujnika no, jest dość duża. Tutaj jest wymagana 0,05 mm. Interwał podłużnego sygnału co no, przynajmniej 1 mm. Interwał obliczania wskaźnika MPD co 100 mm. No i tam jeszcze inne parametry. Z reguły przy 80 km na godzinę ten pomiar możemy sobie spokojnie zrealizować. No i tutaj może przypomnienie, jak się te wyniki przetwarza, więc jeżeli będziemy robić przy prędkości innej niż 60, to musimy skorzystać z takiego wzoru przeliczeniowego. Generalnie urządzenie podaje nam wartość MPD, a następnie na podstawie tej wartości możemy wyliczyć wartość MTD, z którą udajemy się do odpowiednich wymagań, do których dotrę. No i oczywiście oblicza się to z odpowiedniego wzoru zbioru wyników dla odcinka 50 metrów. I tutaj mamy wymagania dla dróg wyższych klas. Wartość wskaźnika MTD w milimetrach jest 1,1, a dla niższych klas 0,8. Katalog ten WRD3, tak, pozwala WRD4, przepraszam, pozwala również analizować równość podłużną. I tutaj z takich rzeczy, które nie były wcześniej publikowane, również są uskoki płyt betonowych. Równość podłużna jest rejestrowana w zakresie fali od 0,05 do 50 metrów. No i tutaj rozróżnić możemy metodę profilometryczną bazującą na wskaźnikach równości IRI oraz metodę pomiaru ciągłego równoważną łaty i klina. Dla dróg niższych klas możemy dopuścić metodę równoważną użyciu łaty i klina z wykorzystaniem planografu. Natomiast dla tych dróg wyższych klas, również ze względu na pewno możliwości techniczne, wygodę pomiarów, lepiej stosować pomiar wskaźnika IRI. No i również do tego stosujemy profilograf RSP. Tutaj możemy mieć więcej czujników, możemy rejestrować dla prawego, lewego koła. Oczywiście tutaj urządzenie wyposażone jest w odpowiednie akcelerometry i żyroskop, który pozwoli nam ten wskaźnik IRI właściwie zidentyfikować. Czujnik dystansu, który też pozwoli właśnie zachowanie się tej masy zawieszonej i nieresorowanej pojazdu uwzględnić, jaka jest między innymi korelacja. Tutaj wymagania dla czujników laserowych są mniejsze niż w przypadku pomiarów tekstury. No i tutaj mamy takie może przypomnienie, co to jest ten wskaźnik IRI, tak, który uwzględnia prędkość masy zawieszonej nieresorowanej, ich zmienność w czasie na odpowiedniej długości odcinku. I tutaj wartość IRI wyznaczamy z krokiem co 50 metrów, odcinek również tutaj nie mniejszy, znaczy nie powinien być większy niż 1 km. Inna metoda dopuszczalna do oceny równości to jest metoda łaty i klina. No i tutaj myślę, że każdy z Państwa może wie, wymagania dla łaty odpowiednio wykonana z metalu, drewna o odpowiedniej długości 4 metrów, no i do tego odpowiedni klin, który pozwala nam dokonać dokładnych odczytów nierówności nawierzchni.
Metoda zautomatyzowana, zbliżona do metody łaty i klina, to planograf. Jej długość odpowiada długości łaty, 4 metry. Składa się z 14 kół jezdnych i ten pomiar wykonuje w sposób się ciągły, no, z małą prędkością od 3 do 5 km na godzinę. Co 50 metrów zapisujemy prześwit do bazy, będąca jakby wynikiem czy odniesieniem pomiaru łaty i klina. No i wymagania dla wskaźnika IRI. Wymagamy zarówno dla wskaźnik wartość średnią oraz wartość maksymalną. Oczywiście drogi wyższych klas mają te wymagania większe. Dodatkowo, jeżeli nie jesteśmy w stanie wykonać na odcinkach większych niż 500 metrów oraz odbiór z nawierzchni jest po wykonaniu samej warstwy ścieralnej, no to wartości średnie należy do nich dodać. Tutaj mamy taką uwagę 0,2 mm na metr, tak, bo taka jest jednostka wskaźnika IRI. No i wymagania dla równości podłużnej dla dróg niższych klas z użyciem planografu i metody równoważnej łaty i klina. Dla dróg klasy Z 6 mm, dla dróg L i niższych 9 mm. No i zestawienie wymagań dla odcinków, na których występują dylatacje mostowe. Zastosowanie metody łaty i klina oraz wymagania dla uskoków płyt, które również akurat są takie, tutaj takie same jak dla dylatacji mostowych, czyli dla dróg wyższych klas 4 mm, dla dróg niższych klas 6 mm. Jeśli chodzi o równość poprzeczną, to również stosujemy tutaj urządzenie RSP. Tutaj oczywiście tych czujników powinno być więcej, żeby zidentyfikować profil drogi. I tą metodę uważa się również za równoważną użyciu łaty i klina. No i tutaj mamy wymagania pokazujące te dopuszczalne odchylenia w zakresie równości poprzecznej. 4, 6, 6 i 9 odpowiednio dla dróg wyższych klas oraz dróg najniższej klasy, na którym są również place i parkingi. Oczywiście tam urządzeniem RSP no, ciężko zrealizować pomiary, więc na pewno pomiar z użyciem łaty i klina jest jak najbardziej wskazany. Dziękuję za uwagę. Myślę, że tematyka została jasno przedstawiona Państwu. Bardzo dziękuję Panie Profesorze za to wystąpienie. Myślę, że jak najbardziej teraz wszyscy nasi uczestnicy mogą odnieść się do wytycznych, mogą jeszcze raz zajrzeć do nich na stronie ministerstwa, są dostępne w całości, więc można się z nimi też w szczegółach zapoznać, a później na naszym forum dyskusyjnym, które mamy na, tak jak przypominam, na stronie konsultacje viaexpert.pl, można śmiało te wytyczne komentować, opiniować i na takie głosy zdecydowanie czekamy. Teraz chciałabym poprosić kolejnego naszego prelegenta. Przechodzimy do wytycznych utrzymania dróg samorządowych i tutaj pana profesora Radziszewskiego. Bardzo proszę o włączenie mikrofonu i kamery. I tutaj będziemy mieli część pierwszą, wymagania podstawowe. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie. Mam przyjemność przedstawić część pierwszą wytycznych utrzymania dróg samorządowych, które zostały opracowane. Tu jest pierwsza strona tych wytycznych, gdzie przedstawieni zostali autorzy opracowania: Politechnika Warszawska w składzie moja skromna osoba, pan profesor Kowalski, profesor Jan Król, doktor habilitowany Michał Sarnowski i doktor inżynier Adam Liphardt. Współpracowaliśmy w tym temacie z Politechniką Wrocławską pod kierunkiem pana profesora Antoniego Szydło. Tutaj osobami, które z panem profesorem uczestniczyły, był profesor Mackiewicz i doktor Bartłomiej Krawczyk. Proszę Państwa, te
Wytyczne obejmują trzy części, jak pan naczelnik wspomniał, no, dokument bardzo obszerny, ale też bardzo ważny ze względu na to, że takich dokumentów do tej pory dla dróg samorządowych nie opracowywano. W części pierwszej przedstawiono wymagania podstawowe, które określają politykę działania. W części drugiej już była aplikacja w postaci działań diagnostycznych. No i trzecia część przedstawiająca typowe rozwiązania materiałowo-technologiczne, które można zastosować przy remontach. Będę chciał w bardzo krótkiej prezentacji Państwu po wstępnych tu informacjach dotyczących opracowywanych wytycznych omówić podstawowe wymagania z zakresu właśnie tutaj zasad utrzymania i oceny tu stanu dróg samorządowych w rozumieniu, proszę Państwa, stanu utrzymania nawierzchni jezdni, poboczy i odwodnienia. Ocena także dotyczy nawierzchni jezdni, poboczy i odwodnienia, zarówno nawierzchni dróg podatnych, półsztywnych, a także nawierzchni sztywnych. W części końcowej, w siódmym rozdziale, przedstawione zostały wskazówki doboru zabiegów utrzymaniowych, zabiegów remontowych w postaci właśnie technologii. Przedmiotem, jak już powiedziałem, tu wytycznych są zalecenia w zakresie utrzymania dróg. Natomiast wytyczne nie obejmują utrzymania dróg dotyczące odśnieżania i zwalczania śliskości, czyli popularnie zwanych zimowego utrzymania, także utrzymania obiektów inżynierskich. Wytyczne także nie obejmują wymagań w zakresie projektowania wzmocnień, czyli tutaj podwyższania parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejących dróg. I jedna uwaga końcowa, że te wytyczne odpowiadają koncepcji tak zwanemu utrzymaniu reaktywnemu. Utrzymanie proaktywne, miejmy nadzieję, będzie tematem przyszłych, opracowanych w przyszłości wytycznych. Proszę Państwa, schemat postępowania jest, można powiedzieć, tożsamy z tym schematem Państwu doskonale znanym z dokumentu, właśnie mam, diagnostyka stanu nawierzchni i elementów, a także tak zwany DSN, i też podobny schemat został zawarty w dokumencie WDSN. Tutaj, proszę Państwa, po przyjęciu, zaraz tutaj mam wskazówkę, kursor wezmę, proszę Państwa, po ocenie nośności, po określeniu, czy nawierzchnia ma odpowiednio wystarczającą trwałość zmęczeniową, przystępujemy do określenia uszkodzeń nawierzchni i projektowania typu zabiegu remontowego. W zależności od uszkodzenia mogą być to zabiegi powierzchniowe, zabiegi wyrównujące. I tego dotyczy, proszę Państwa, ten dokument. Ojej, trochę nie tak miało być. No ale, proszę Państwa, miało się pojawiać z dynamiką pewną. No nic, zasady tutaj oceny stanu nawierzchni przyjęliśmy tutaj rozwiązanie na trzech poziomach. Trzy poziomy zróżnicowane pod względem zakresu stosowanych
metod oceny, z zakresu wyposażenia w tą nowoczesną aparaturę badawczą, bo tu decyzja, którą podjąć metodę, zależy od zarządcy drogi. I ten pierwszy poziom, bardzo bogaty, jak Państwo widzicie, zastosowaną metodologię oceny, obejmuje, można powiedzieć, automatyczną ocenę nośności, równości, właściwości przeciwpoślizgowych, no i cech powierzchniowych. I tutaj stosujemy, tu kolega przed chwilą bardzo ładnie przedstawił różne urządzenia, które możemy zastosować przy określaniu nośności, no, badanie WD, wskaźnik IRI, współczynnik tarcia, czy też rejestracja cech powierzchniowych, automatyczna, półautomatyczna. My tu też przewidujemy ocenę stanu pasa drogowego za pomocą rejestracji wideo. I tu przewidziane są także okresy, w jakim czasie należy wykonać te badania, co 5 lat, natomiast rejestracja pasa drogowego co roku. Drugi poziom jest mniej bogaty w te różne zakresy stosowanych metod, ale też, proszę Państwa, tutaj widzicie Państwo, jest ocena nośności w razie potrzeb oraz na odcinkach, które będą remontowane, badanie równości. Zachowaliśmy to tak jak na poziomie pierwszym, co 5 lat. Właściwości przeciwpoślizgowe na odcinkach remontowanych oraz w razie potrzeb. Wizualny przegląd co roku jako obowiązkowy i no, rejestracja wideo pasa, całego pasa drogowego też co roku. Trzeci poziom no, w zasadzie dotyczy tylko przeglądu wizualnego realizowanego co roku, no i rejestracji wideo pasa oraz przeglądu wizualnego pasa. W pierwszym przypadku to jest co 5 lat, przy przeglądzie wizualnym co roku. Natomiast przewidziana ocena nośności dotyczy w zasadzie odcinków remontowanych. I w zależności od tego, czym dysponuje zarządca drogi, jakie ma możliwości, może jedną z tych trzech poziomów oceny diagnostycznej zastosować. Proszę Państwa, przy ocenie poboczy i odwodnienia tutaj zaproponowaliśmy dwa poziomy oceny. Pierwszy związany z oceną wizualną realizowaną co roku, biorąc pod uwagę pobocza i rowy, przepusty, inne elementy odwodnienia. Natomiast tu też dołożyliśmy, proszę Państwa, przy utwardzonych poboczach ocenę wskaźnika równości IRI co 5 lat. Natomiast przy drugim poziomie, mniej bogatym, tu jest ocena wizualna co roku i przy odwodnieniu ocena wizualna tych urządzeń odwadniających co 5 lat. Ocena na poziomie diagnostycznym pierwszym lub drugim no odpowiada tu wymaganiom WDSN, DSN, więc tu nie będę tego rozszerzał, bo informacja Państwu jest doskonale znana, jesteście już Państwo pewnie przyzwyczajeni do stosowania tych dokumentów. Natomiast, no i tutaj jeszcze może powiem, że zarówno poziom pierwszy, drugi i trzeci związany jest z oceną wielkości stanu. I tu, jak Państwo widzicie, jest wartość krytyczna, wartość ostrzegawcza, wartość pożądana, określona dla poziomu pierwszego i drugiego według WDSN. Natomiast, no i jeszcze oczywiście temu przypisane są odpowiednie
klasy techniczne i te wartości stanu wynikające z poprzedniego slajdu są tu opisane w postaci wartości liczbowej, tożsame z DSN, WDSN i opis poziomu stanu jest taki sam. Natomiast, proszę Państwa, poziom oceny stanu nawierzchni trzeci, poziom oceny tej diagnostycznej, będzie realizowany na podstawie oceny wizualnej, corocznej oceny wizualnej i w zależności od wskaźnika uszkodzeń wyrażonego w procentach będziemy określali klasę A, B, C, D, taką samą, tożsamą do tego, jak te klasy istnieją w WDSN czy DSN. I tu są określone procenty właśnie wskaźnika uszkodzeń, które dotyczą nawierzchni wszystkich podatnych, półsztywnych, sztywnych. W drugiej części, w diagnostycznej, podana jest pełna metodologia określania właśnie wskaźnika uszkodzeń, który tutaj Państwu tylko w postaci liczbowej chcę zaprezentować. Wartość pożądana to 5% powierzchni odcinka z uszkodzeniami, natomiast wartość krytyczna powyżej 30% powierzchni odcinka z uszkodzeniami. W tym dokumencie też zastanawialiśmy się i określiliśmy w końcu czynności, bo to jest bardzo chyba istotne i ważne, jakie czynności należy podjąć wraz z terminem realizacji, biorąc pod uwagę uszkodzenia, jakie występują i w jakim czasie należy te uszkodzenia usunąć. Jeśli chodzi o nawierzchnię, tu chodzi o nawierzchnię wszystkie jezdnie, chodników, ścieżek rowerowych i tak dalej, tutaj Państwu pokazuję jako przykład, oczywiście do wszystkich innych też Państwo możecie się odnieść, jest to w tym dokumencie, uzupełnienie ubytków, likwidacja spękań, innych uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. I tutaj daliśmy termin do 48 godzin po uzyskaniu wiedzy o wystąpieniu uszkodzeń awaryjnych. Tu, proszę Państwa, wszystkie inne też uszkodzenia są odpowiednio opisane i z terminem realizacji są przedstawione. Jeśli takie podobne odniesienie zrobimy do poboczy i tu też jako przykład ten zaznaczony uszkodzenie takie jak rozmycia ślady i inne zanieczyszczenia poboczy, Tu ustaliliśmy, że w okresie całego roku lub na bieżąco po stwierdzeniu uszkodzenia to powinna być ta realizacja tego uszkodzenia. Zakres czynności utrzymaniowych w stosunku do zieleni został na różnych rodzajach czynności utrzymaniowych określony. I tu dla przykładu najbardziej popularne, czyli niska zieleń, koszenie, założyliśmy, że minimum 2 koszenia w ciągu roku. Terminy tych realizowanych zadań określone są przez zarządcę drogi. Z innych jeszcze odwodnienie. I tutaj, proszę Państwa, też może teraz inaczej Państwu przekazuję, nie zaznaczony, tylko czyszczenie przepustów i zapewnienie drożności ze światłem minimum 90%. No i tutaj minimum raz w roku trzeba byłoby takie działanie podjąć. W tym dokumencie zostały określone zasady oceny stanu poboczy i też tak jak i inne oceny nawierzchni,
widzieliście Państwo, to dla oceny poboczy przewidziano klasy techniczne stanu od A do D, czyli cztery klasy techniczne od stanu dobrego do stanu złego i są opisane kryteriami oceny. No i w klasie A pobocze no, w poziomie jezdni, natomiast klasa D pobocze zawyszone lub zaniżone powyżej 15 cm. I to zaniżenie, zawyżenie od tutaj 5-15 cm wskazuje, jaką klasę stanu technicznego należy przypisać poboczu. Podobnie, proszę Państwa, zasady oceny stanu odwodnienia też zostały sformułowane opisem wskaźnika stanu odwodnienia i przypisane tym wskaźnikom klasy od stanu dobrego do stanu złego, czyli przegląd wizualny pozwala, proszę Państwa, określić klasę techniczną odwodnienia. Więc klasa A, stan dobry, są nowe elementy systemu odwodnienia bez uszkodzeń. Natomiast klasa D, stan zły, no to już, proszę Państwa, no, wiecie Państwo, zapisane są różne tutaj uszkodzenia, elementy zasypane, przepusty zerwane, zamulenie powyżej 30% wysokości przekroju, rowy zarośnięte i tak dalej. Proszę Państwa, oczywiście nie będę Państwu tutaj przedstawiał dokładnie, tylko chcę zapoznać z tymi elementami, które są ważne, które występują i do których trzeba sięgnąć, czytając, studiując te wytyczne. Proszę Państwa, w części siódmej, jak już Państwu wcześniej mówiłem, są przedstawione technologie zabiegów remontowych. To jest rozdział siódmy. Podane są tu wskaźniki doboru zabiegów remontowych, nawierzchni podatnych, półsztywnych i sztywnych w zakresie likwidacji uszkodzeń powierzchniowych, trwałych odkształceń i spękań. Tu, jeśli chodzi o nawierzchnie sztywne, no dochodzą tu jeszcze uszkodzenia w obszarze łączenia płyt. O tych technologicznych problemach jeszcze będą, proszę Państwa, no, dwie prezentacje z mojego zakładu kolegów doktora Andrzeja Lipharda i oczywiście profesora Jana Króla. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. No, oczekujemy na jakieś, proszę Państwa, zapytania, na które oczywiście chętnie odpowiemy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękujemy za tą prezentację, za to wymagania podstawowe. I teraz, zgodnie z zapowiedzią pana profesora, chciałabym poprosić naszego kolejnego prelegenta, pana doktora Adama Lipharda, również z Politechniki Warszawskiej, który zajmie się częścią drugą tych wytyczną, czyli diagnostyką. Panie Adamie, proszę włączyć kamerę i mikrofon. Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich uczestników. Proszę Państwa, ja mam dzisiaj przyjemność przedstawić Państwu tą drugą część wytycznych dotyczących utrzymania dróg samorządowych, którą już zasygnalizował tutaj pan profesor. Tak jak widzieliście Państwo, ten całościowy dokument składa się z trzech takich części. No i jednym z takich obszerniejszych dokumentów, który został tutaj wydzielony też na taką sugestię Ministerstwa Infrastruktury, to jest właśnie dokument dotyczący diagnostyki nawierzchni. Dokument ten, ta druga część opracowana została przez dwa zespoły, zespół z Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem pana profesora Piotra Radziszewskiego oraz zespół z Politechniki Wrocławskiej
tutaj pod kierownictwem pana profesora Antoniego Szydły. Politechnika Warszawska odpowiadała za tę część dotyczącą, tak w skrócie mówiąc, nawierzchni asfaltowych oraz poboczy odwodnienia, natomiast Politechnika Wrocławska za diagnostykę i katalog uszkodzeń nawierzchni z betonu cementowego. Jeśli chodzi o zakres opracowanych wytycznych tej drugiej części, to one zawierają sposoby oceny stanu nawierzchni, które zostały podzielone na dwie takie kategorie, czyli diagnostykę metodami zmechanizowanymi oraz kontrolę stanu technicznego dróg na podstawie oceny wizualnej. Oprócz tych sposobów oceny stanu nawierzchni, które stanowią tak naprawdę największą część tych wytycznych, czyli cała metodologia diagnostyki nawierzchni, również dokument ten zawiera klasyfikację uszkodzeń nawierzchni, między innymi nawierzchni asfaltowych, nawierzchni betonowych, jak również klasyfikację uszkodzeń nawierzchni chodników, dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, a także klasyfikację uszkodzeń poboczy oraz odwodnienia dróg. Tutaj na wstępie chciałbym też zaznaczyć, że zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Infrastruktury, jak również oczekiwaniami w szczególności zarządców dróg wojewódzkich, w zakresie zasad, jak i metodologii oceny diagnostycznej nawierzchni, ten opracowany dokument jest zgodny z dokumentami WDSN, czyli dokumentami, które już część z zarządców dróg wojewódzkich wdrożyła wspólnie, tutaj opracowała, no i jakby zostało to wykorzystane, zostało to wprowadzone tutaj do diagnostyki w zakresie utrzymania dróg samorządowych i ten dokument jest z tymi dokumentami już wcześniej właśnie przez część zarządców dróg wojewódzkich wprowadzonym kompatybilny. Diagnostyka, ta pierwsza część, czyli sposoby oceny stanu nawierzchni, zostały podzielone na część dotyczącą diagnostyki metodami zmechanizowanymi, czyli tymi wszystkimi już nowoczesnymi metodami, które są również przyjęte w dokumencie WDSN. No i tutaj właściwości, które zostały przyjęte do oceny diagnostycznej, to są takie właściwości jak równość, jak nośność, równość, podłużna, jak i poprzeczna, właściwości przeciwpoślizgowe, cechy powierzchniowe, w tym pęknięcia środkowe, pęknięcia pojedyncze podłużne, pęknięcia pojedyncze poprzeczne, łaty, wyboje oraz ubytki ziaren, a także stan pasa drogowego. Wybór metody diagnostycznej zgodnie z opracowanymi wytycznymi zależy od przyjętego poziomu oceny diagnostycznej. I tutaj jeszcze raz powołam się na ten dokument pierwszy, który przedstawiał pan profesor, zresztą na tabelę, którą też już państwu pokazywał i dosyć szczegółowo omawiał. W zależności od tego, jaki mamy przyjęty poziom oceny diagnostycznej, mamy pewien wybór, przypisane są pewne metody mniej bądź bardziej zaawansowane w zakresie oceny poszczególnych cech nawierzchni, takich jak nośność, równość, właściwości przeciwpoślizgowe, cechy powierzchniowe, czy też stan całego pasa drogowego. I przykładowo, jeśli bierzemy pod uwagę taki parametr jak nośność, to mamy tutaj przyjęte trzy metody oceny nośności z wykorzystaniem urządzenia FWD dla poziomu oceny diagnostycznej pierwszego i drugiego, urządzenia TSD tylko dla poziomu oceny pierwszego, czyli tego najwyższego, najbardziej takiego zaawansowanego i wymagającego oraz przy użyciu ugięciomierza Benkelmana dla poziomu oceny drugiego i trzeciego. I dla każdej z badanych cech nawierzchni, nośności, równości czy każdej z tych pozostałych, które zostały wymienione, w dokumencie zdefiniowane zostały takie trzy punkty określające metodologię badań i techniki pomiarowe, wymagania jakościowe dla pomiaru
tych poszczególnych ocenianych właściwości oraz procedury obliczania wielkości stanu. W przypadku tego poziomu trzeciego, czyli poziomu, powiedzmy sobie, najniższego w zakresie oceny stanu nawierzchni, przyjęliśmy jeszcze w tym dokumencie pierwszym wprowadzającym taki zapis, że wystarczająca jest ocena wizualna. I w ramach kontroli stanu technicznego dróg na podstawie tejże oceny wizualnej wydzielone zostały cztery takie podrozdziały dotyczące kontroli stanu technicznego nawierzchni asfaltowych, kontroli stanu technicznego nawierzchni betonowych, kontroli stanu poboczy oraz urządzeń odwodnienia. Jeśli chodzi o tą kontrolę stanu technicznego nawierzchni dróg przeprowadzaną na podstawie oceny wizualnej, to tutaj dla nawierzchni asfaltowych przyjęto 7 takich podstawowych rodzajów uszkodzeń, które będą oceniane: pęknięcia siatkowe, pęknięcia pojedyncze, wyboje, łaty, ubytki ziaren lub lepiszcza, a także koleiny i inne deformacje trwałe. Natomiast w przypadku nawierzchni betonowych tutaj występują takie uszkodzenia, które są oceniane jak deformacje trwałe, pęknięcia pojedyncze, pęknięcia blokowe, uszkodzenia nawierzchni, uszkodzenia w obszarze łączenia płyt, szczelin, krawędzi oraz wykruszenia i pęknięcia wokół dybli i kotew, a także uszkodzenia w obszarze łączenia płyt, ale w zakresie uszkodzenia wypełnień. No i ze względu na specyfikę tych dwóch różnych rodzajów nawierzchni zostało to podzielone w ten sposób. Natomiast w dalszej jakby kolejności, tak jak mamy tutaj ten zapis na dole, zakres uszkodzeń zarówno w przypadku nawierzchni asfaltowych, jak i nawierzchni z betonu cementowego obliczany jest dla odcinków o długości 100 metrów. Wskaźnik uszkodzeń jest wyrażany w procentach i jest on obliczany jako stosunek sumarycznego uszkodzenia wyrażonego w metrach kwadratowych obliczanego od wszystkich rodzajów uszkodzeń do powierzchni odcinka obliczeniowego o długości 100 metrów. I każde z tych uszkodzeń jest jakby sprowadzane do pewnego wskaźnika wyrażonego w metrach kwadratowych, no i to potem wszystko odnosimy do powierzchni tego odcinka obliczeniowego, 100-metrowego odcinka obliczeniowego. Drugim jakby takim zasadniczym elementem tej drugiej części wytycznych jest klasyfikacja uszkodzeń, zarówno klasyfikacja w zakresie nawierzchni, jak i innych elementów dróg. Klasyfikacja uszkodzeń nawierzchni również została podzielona na nawierzchnie asfaltowe i nawierzchnie z betonu cementowego. No, specyfika uszkodzeń tych nawierzchni jest tak różna, że należało tutaj każdy z rodzajów tych nawierzchni wyszczególnić. I tak w przypadku klasyfikacji uszkodzeń nawierzchni asfaltowej przyjęto tutaj takie typowe rodzaje uszkodzeń. Zostały one opisane, podane zostały przykłady. No i tutaj mamy między innymi takie uszkodzenia jak deformacje trwałe, wśród których wyróżniamy koleiny lepkoplastyczne, koleiny strukturalne, czy też sfalowania lub inne deformacje nawierzchni. Kolejną grupę stanowią spękania, wśród których wyróżniamy spękania zmęczeniowe, spękania termiczne i spękania odbite. Oraz trzecia grupa to są uszkodzenia powierzchniowe, czyli ubytki ziaren kruszywa i lepiszcza oraz mieszanki mineralno-asfaltowej, wypolerowanie ziaren kruszywa, łaty i wyboje oraz wypływy plamy lepiszcza na nawierzchni. Jeśli chodzi o klasyfikację uszkodzeń nawierzchni betonowej, no tutaj jakby zakres tych uszkodzeń jest nieco większy,
te podstawowe grupy, czyli deformacje trwałe, pęknięcia, uszkodzenia powierzchni, to są jakby podobne kategorie z nawierzchniami asfaltowymi, natomiast tutaj już przechodząc do szczegółów, no, są to uszkodzenia specyficzne dla nawierzchni z betonu cementowego. Mamy również deformacje trwałe poprzeczne, podłużne, na długości płyt, jak również uskoki w szczelinach lub pęknięcia płyt. W zakresie pęknięć mamy pęknięcia pojedyncze, podłużne i ukośne, pojedyncze, poprzeczne przez całą szerokość płyty, pęknięcia naroży, pęknięcia blokowe. Jeśli chodzi o uszkodzenia powierzchni, to tutaj mamy wyszczególnione wypolerowanie, jak również pęknięcia mrozowe, alkaliczne, wyboje, ubytki, lejki, złuszczenia, wykruszenia miejscowe górnej powierzchni płyty i odpryski kruszywa. Także tutaj mamy cały szereg uszkodzeń też zdefiniowany i to, co jest już jakby typowe dla nawierzchni sztywnych, uszkodzenia w obszarze łączenia płyt, czyli uszkodzenia szczelin i krawędzi, uszkodzenia wypełnień szczelin i uszkodzenia nawierzchni z powodu nieprawidłowego ułożenia dybli i koty. Dalsza część dokumentu dotyczy klasyfikacji uszkodzeń nawierzchni chodników, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. I tutaj też zostały zdefiniowane takie uszkodzenia jak wyboje w postaci ubytków mieszanki mineralno-asfaltowej bądź w warstwie ścieralnej, bądź to sięgające do warstw niższych, braki elementów, czyli brak ciągłości w wyniku braku płyt chodnikowych, kostek lub innych elementów drobnowymiarowych, głębokie złuszczenia, czyli takie uszkodzenia powierzchniowe warstw asfaltowych lub warstw nawierzchni z betonu cementowego, zapadnięcia, sfalowania, lokalne nierówności oraz wyniesione lub zapadnięte urządzenia obce. I ostatniej jakby część tej klasyfikacji uszkodzeń nawierzchni i innych elementów dróg stanowi klasyfikacja uszkodzeń powierzchni, uszkodzeń poboczy oraz urządzeń odwodnienia dróg. W zakresie poboczy zdefiniowano tutaj takie uszkodzenia jak pobocza skoleinowane pierwszego oraz drugiego rodzaju w zależności od powodów powstawania tych uszkodzeń, pobocza zaniżone lub pobocza zawyżone. W zakresie uszkodzeń odwodnienia mamy tutaj wyszczególnione takie uszkodzenia jak nieregularna linia odwodnienia, zamulenia rowów, zamulenia przepustów, zarośnięcia rowów różnego rodzaju roślinnością, brak odpływu wody z rowu, zamulenie lub zasypanie wpustów i studzienek kanalizacyjnych, zawyżenie lub zaniżenie tych wpustów i studzienek kanalizacyjnych, a także zamulenie lub zasypanie rynien odprowadzających. Także podsumowując, zdefiniowane zostały wszelkie możliwe tutaj spotykane uszkodzenia zarówno nawierzchni asfaltowych, no, które w przypadku dróg samorządowych są tymi nawierzchniami najszerzej występującymi, ale również nawierzchni z betonu cementowego, które też coraz częściej również na tych drogach niższych klas, na drogach właśnie samorządowych się pojawiają, no, jak również uszkodzenia tych elementów, które jakby też bezpośrednio decydują o trwałości nawierzchni, czyli odwodnienie, no i nieodłącznie związane z tym pobocze. Także jeśli chodzi o przedstawienie tej drugiej części, to by było wszystko z mojej strony. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Bardzo dziękujemy Panie Adamie za tą prezentację.
Teraz przechodzimy już do ostatniej prezentacji podczas naszego dzisiejszego spotkania. Pan doktor habilitowany Jan Król, profesor Politechniki Warszawskiej, przedstawi nam część trzecią, katalog typowych rozwiązań materiałowo-technologicznych stosowanych przy remontach. Słyszymy się i widzimy, także już... Tak, dzień dobry Państwu. Tak jest, zapraszamy. Dziękuję. Proszę Państwa, mam przyjemność zaprezentować już trzecią, ostatnią część opracowania wytycznych utrzymania dróg samorządowych. Część trzecia dotyczy katalogu typowych rozwiązań materiałowo-technologicznych stosowanych przy remontach. Tak jak tutaj moi przedmówcy sygnalizowali, pracowaliśmy w takim zespole Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska i podobnie jak właśnie było to sygnalizowane, Politechnika Warszawska odpowiadała za technologię asfaltową, czyli nawierzchnie podatne i półsztywne, oraz koledzy z Politechniki Wrocławskiej opracowali część katalogu dotyczącego napraw technologii w zakresie nawierzchni sztywnych, czyli nawierzchni betonowych. I teraz jak wygląda katalog? W katalogu przede wszystkim przedstawiono techniki naprawy uszkodzeń nawierzchni, poboczy i odwodnienia dróg samorządowych. W katalogu zostały przedstawione typowe rozwiązania materiałowo-technologiczne i konstrukcyjne stosowane przy remontach i remontach cząstkowych nawierzchni asfaltowych i nawierzchni betonowych. Dokument składa się z 7 rozdziałów. Ja dzisiaj chciałem omówić i w szczegółach przedstawić 4 ostatnie rozdziały, które mają ten największy taki ładunek merytoryczny. Czyli rozdział 4 to typowe rozwiązania stosowane przy naprawach, remontach nawierzchni asfaltowych. Rozdział 5 to nawierzchnie betonowe. Rozdział 6 utrzymanie poboczy. I rozdział 7 typowe rozwiązania przy utrzymaniu urządzeń do odwodnienia. I teraz najistotniejsze zmiany w odniesieniu do dotychczas dobrze znanych dokumentów technicznych. Tutaj należy podkreślić, że ostatni dokument blisko 20 lat temu został opublikowany przez Generalną Dyrekcję Dróg pod tytułem Katalog wzmocnień remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. Oraz w 2013 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała raport z pracy badawczej realizowanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, będący wszelako uaktualnieniem poprzedniego katalogu. Natomiast w zakresie nawierzchni sztywnych tego typu opracowania nie były dostępne i tutaj ministerstwo widziało właśnie potrzebę uzupełnienia opracowania tego typu rozwiązania katalogowego, typowego do powszechnego stosowania i powszechnie dostępnego. I teraz nowe podejście, które przyświecało autorom tego opracowania. Więc chodziło właśnie o kompleksowe przedstawienie, kompleksowe ujęcie w jednym dokumencie zarówno typowych rozwiązań remontów i wymagań materiałowo-technologicznych w zakresie nawierzchni podatnych i półsztywnych, jak i nawierzchni sztywnych, żeby nie dzielić tych nawierzchni, żeby to wszystko znalazło się w jednym opracowaniu. Następnie dopuszczono stosowanie, i to jest też należy podkreślić, katalog typowych rozwiązań nie ogranicza stosowania innych rozwiązań, jak wskazane w katalogu. Dopuszczono stosowanie innych technologii niewymienionych wytycznych. Oraz to, co jest takim nowum, a zarazem można powiedzieć znakiem naszych czasów, wdrożyliśmy przy opracowaniu tego katalogu zasadę zrównoważonego rozwoju poprzez wskazanie i tutaj nacisk na metody recyklingu stosowane przy remontach nawierzchni drogowych. Ponadto zastosowaliśmy pewne uogólnienie niektórych dotychczas opisanych metod ze względu na możliwość stosowania nowych technologii niedostępnych w momencie publikacji tego opracowania. I to są, można powiedzieć, takie główne założenia, najistotniejsze zmiany w odniesieniu do tego, co jest dobrze znane z poprzednich
opracowań. Teraz po kolei omówię cztery rozdziały wytycznych. Pierwszy rozdział, znaczy nie pierwszy, tylko rozdział numer 4, dotyczący typowych rozwiązań nawierzchni asfaltowych, jest podzielony na omówienie technologii i tutaj też zasadą, którą przyjęliśmy, to jest zasada, można powiedzieć, ewolucji, a nie zasada rewolucji. Znajdą tutaj Państwo wszystkie dobrze znane technologie, które były ujęte w poprzednich rozwiązaniach, natomiast one zostały znacznie zrewidowane i uzupełnione. Pierwsza z technologii, remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych, nowe zapisy, które tutaj się pojawiły, tak jak wspomniałem wcześniej, kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju, można powiedzieć zieloną technologią, dopuściliśmy stosowanie asfaltów upłynnionych, ale z wymogiem uzasadnionego przypadku, ze względu na to, że odparowanie rozpuszczalników następuje do atmosfery. Natomiast pojawiło się nowe rozwiązanie, oczywiście ono nie jest obligatoryjne, natomiast jest taka możliwość wykorzystania na przykład asfaltów fluksowanych olejami roślinnymi, które można stosować również w ujemnych temperaturach. Następnie w zakresie metod na gorąco, tutaj nacisk został położony przede wszystkim na jakość i trwałość. Podstawowym kryterium wszelkich prac remontowych jest uzyskanie odpowiedniego zagęszczenia mieszanek mineralno-asfaltowych, które są wbudowane w nawierzchnię drogową i zakres pożądanego zagęszczenia został wskazany. Następnie to, co właśnie sygnalizowałem w zakresie recyklingu, zostały podane zapisy, że w przypadku stosowania do mieszanki mineralno-asfaltowej dodatku materiału z recyklingu, z recyklingu nawierzchni asfaltowej należy przestrzegać wymagań dotyczących materiałów z recyklingu przewidzianych przez zarządcę drogi lub wymaganiach nadrzędnych, jeśli takie będą obowiązywać. Zależało nam na tym, żeby dokument był uniwersalny, oczywiście nie wieczny, ale w pewnym zakresie czasu ponadczasowy. Następne podrozdziały są poświęcone powierzchniowemu utrwaleniu, cienkim warstwom na zimno oraz układaniu cienkich warstw na gorąco w zakresie remontów nawierzchni asfaltowych. I tutaj dodano odniesienia w opisie tych technologii do proponowanego podziału kategorii ruchu, który był już sygnalizowany, czyli tutaj jest też powołana kategoria KR0. To zostało skoordynowane pomiędzy dokumentami, te działania i te zapisy oraz we wszystkich opisywanych technologiach unowocześniono, zrewidowano zapisy, chociażby pod kątem odniesienia do obowiązującego kodowania zgodnego z normami europejskimi, które są obowiązującymi normami serii PNEN. Bezpośredniego odwołania do norm tutaj unikaliśmy ze względu na to, że normy podlegają rewizji, natomiast pewne generalne zasady zostały uwzględnione i nomenklatura została przyjęta za normami europejskimi. W zakresie na przykład tutaj cienkich warstw na gorąco warto jest podkreślić na przykład w zakresie stosowania i wskazanie mieszanek BBTM jako mieszanek, które mają potencjał obniżania hałaśliwości od ruchu drogowego. Natomiast w zakresie uszczelniania jezdni nawierzchni drogowej na przykład wskazanie jest stosowanie mieszanek SMA i betonu asfaltowego. Następnie frezowanie nawierzchni, które może być stosowane jako samodzielny zabieg remontowy, albo frezowanie nawierzchni jako element innych zabiegów. I tutaj, proszę Państwa, pojawia się to nowum, które do tej pory nie było przedmiotem wytycznych, a tutaj zostało do tego opracowania wprowadzone, czyli wskazanie na możliwość prowadzenia frezowania selektywnego lub całościowego. W zakresie frezowania selektywnego
gdzie mamy określoną jakość, miąższość warstw, które będą poddawane w dalszej kolejności recyklingowi. Wskazano na konieczność opracowania planu frezowania, że materiał z frezowania selektywnego należy składować oddzielnie i oznaczać. A w zakresie frezowania całościowego tutaj należy przeprowadzić pewne działania, które będą powodować ujednolodnienie tego materiału i bardzo ważne, taki materiał należy zabezpieczyć i poddać kwalifikacji, co jest też zgodne z nowym takim podejściem stosowania materiałów z recyklingu. Wymiana warstw nawierzchni, następny podrozdział w opracowaniu. Tutaj, proszę Państwa, jest ta pewna uniwersalność. Tak jak wspominałem, wykonanie nowych warstw należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentami, takimi jak wytyczne techniczne i specyfikacje techniczne. Nie zostało tutaj, te rekomendacje nie ograniczają stosowania innych technologii, do których będą opracowane odpowiednie specyfikacje techniczne. I tutaj znowu w przypadku wymiany warstw nawierzchni asfaltowej zaleca się powtórne wykorzystanie sfrezowanego materiału w technologii recyklingu, czyli w to podejście właśnie ekologiczne, zielone oraz w przypadku całościowego frezowania należy ujednoradniać materiał w celu określenia dalszej przydatności do recyklingu. Kolejne podrozdziały dotyczą wymiany warstw nawierzchni, naprawy pęknięć, remixingu. To są, proszę Państwa, technologie znane. Niektóre są stosowane częściej, niektóre rzadziej. Zostały w dokumencie przejrzane, zrewidowane, w dużej części napisane wytyczne od nowa. I teraz chciałem przejść do kolejnego podrozdziału, do rozdziału wytycznych, rozdział numer 5, dotyczący typowych rozwiązań przy remontach nawierzchni betonowych. Tutaj tych zabiegów remontowych jest znacznie więcej niż w przypadku technologii asfaltowej i po kolei pokrótce chciałem zwrócić uwagę na najważniejsze zabiegi, które są stosowane, tak jak poprzednio przedmówcy omawiali, rodzaje zniszczeń, które mogą wystąpić na nawierzchniach betonowych. W tym katalogu jest odpowiedź i wskazanie, jak można sobie poradzić z tego typu zniszczeniami. Pierwsze zabiegi, frezowanie i rowkowanie, one służą do likwidacji nierówności powierzchni typu koleiny, które też mogą wystąpić w nawierzchni betonowej. Rowkowanie służy do takich zabiegów związanych ze znacznym wypolerowaniem nawierzchni. Kolejny zabieg to zszywanie nawierzchni betonowej, co pomaga ograniczać przemieszczenia pionowe i poziome krawędzi fragmentów konstrukcji rozdzielonych pęknięciem. Kolejne zabiegi remontowe opisane w wytycznych to wymiana płyt, wymiana dybli kotew, wyrównanie poziomu i stabilizacja płyt. Wymiana płyt stosuje się w przypadku znacznych pęknięć blokowych i uszkodzeń powierzchniowych. Wymianę płyt należy także zastosować w przypadku znacznych uszkodzeń szczelin w obszarze łączenia płyt lub też uszkodzeń nawierzchni z powodu nieprawidłowego ułożenia dybli i kotew, co też może wystąpić. Wymiana dybli i kotew. Tutaj zabieg jest stosowany w przypadku nieprawidłowego ich ułożenia lub korozji, a wyrównanie poziomu i stabilizacji płyt stosuje się w celu wyrównania i ustabilizowania podniesionych lub zapadniętych płyt nawierzchni betonowej. Kolejne zabiegi opisane w wytycznych, naprawy powierzchniowe, wymiana wypełnień w szczelinach, uszczelnianie szczelin oraz śrutowanie nawierzchni, więc tak jak wszyscy Państwo doskonale zdają sobie sprawę, nawierzchnie betonowe są w dużej mierze dylatowane i w katalogu podano zabiegi oraz częstotliwość i pewną warunkowość, kiedy należy stosować wymianę wypełnień w szczelinach, a kiedy wystarczy tylko uszczelniać szczeliny. To są, proszę Państwa, zabiegi
remontowe. Tutaj autorzy postarali się o bogatą ilustrację zdjęciową tych zabiegów, ponieważ ta technologia nie jest tak powszechnie stosowana w Polsce, mówię o technologii betonowej, nie jest tak dobrze znana, więc tutaj w katalogu w celu oswajania z tego typu zniszczeniami, które mogą wystąpić w nawierzchniach betonowych, jest bogata ilustracja zdjęciowa, jak należy prowadzić prace remontowe, jak wyglądają tego typu zniszczenia. Ostatnie już dwa rozdziały wytycznych to utrzymanie, typowe rozwiązania w zakresie utrzymania poboczy. I tutaj taki mały aspekt może edukacyjny. To, co należy, proszę Państwa, podkreślić. Pobocze źle utrzymane, nierówne, z dużą ilością kolein i zaniżeń, ze znacznym ubytkiem gruntu, stanowi nie tylko zagrożenie dla ruchu, lecz również przyspiesza uszkodzenia podbudowy i nawierzchni, a przez brak właściwego odpływu wody nawadnia korpus drogowy i obniża nośność konstrukcji. I w związku z tym jest konieczne stosowanie właściwych rozwiązań związanych z utrzymaniem poboczy. W zakresie utrzymania poboczy nawierzchni twardej należy prowadzić czynności tak jak w przypadku nawierzchni jezdni, w przypadku poboczy o nawierzchni gruntowej prowadzi się naprawę lokalnie uszkodzonych poboczy, są wskazane zabiegi profilowania oraz ścinania zawyżonych poboczy lub wykonanie rowków odprowadzających przez zawyżone pobocze. To jest niezmiernie istotne, żeby zapewnić dobry odpływ wody z nawierzchni drogowej. I ostatni rozdział wytycznych to typowe rozwiązania przy utrzymaniu urządzeń do odwodnienia. I tutaj tak samo mamy trzy podrozdziały merytoryczne dotyczące czyszczenia i remontów urządzeń do odwodnienia, koszenia trawy i chwastów na poboczach, skarpach i rowach oraz odmulania rowów. Też należy podkreślić, że utrzymanie właściwej kondycji urządzeń do odwodnienia jest tak naprawdę gwarantem i wyznacznikiem trwałości i zabezpiecza nawierzchnie drogowe przed dalszą degradacją. Tak wygląda ramowo zakres katalogu typowych rozwiązań materiałowych i technologicznych stosowanych przy remontach dróg. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękujemy Panie Profesorze za tą prezentację. To była ostatnia prezentacja dzisiejszego dnia. Dziękuję wszystkim prelegentom i o słowo podsumowania chciałabym poprosić Pana Grzegorza Kuczaja z Ministerstwa Infrastruktury. Bardzo dziękuję za dzisiejsze prezentacje. Myślę, że temat dla Państwa jest o tyle ciekawy, że pojawiły się pewne nowości i to takie nowości, które mam wrażenie były bardzo długo oczekiwane przez wszystkich, nie tylko zarządców dróg, ale przede wszystkim projektantów, bo one też pokazują, jak te nawierzchnie projektować i zdecydowanie ułatwiają pracę projektantom. Dlatego cieszę się, że takie opracowania powstały. Nie ukrywam, że ministerstwu zależało, żeby takie opracowania powstały jak najszybciej i cieszę się, że w tej pierwszej fazie one się pojawiły i mamy też nadzieję, że będą bardzo szeroko przez Państwa wykorzystywane w codziennej pracy. Jest to taki ukłon też ze strony ministerstwa dla samorządów, żeby one miały wreszcie takie dokumenty pozwalające im pilnować jakości na drogach, w tych inwestycjach, które realizują, bo z tym też są bardzo duże problemy, a często samorządy po prostu nie mają narzędzi do tego, żeby pilnować tej jakości i dobrego wykonawstwa. Także to jest na pewno jakaś pomoc, miejmy nadzieję, znacząca dla samorządów. Przyczyni się do lepszej jakości inwestycji na drogach samorządowych. Tematów było dzisiaj dosyć sporo takich istotnych, poruszanych. Ja sobie tutaj nawet wynotowałem kilka. Na pewno jeżeli chodzi o katalog typowych konstrukcji, no to tutaj poruszona kwestia przyjęcia osi standardowej 115 kN w odróżnieniu do pozostałych dwóch funkcjonujących katalogów. Ale tak jak myśmy się zdecydowali na ten krok, nie bez powodu, tak jak to było wspomniane, mamy wyrok, który wymusił na nas umożliwienie korzystania z dróg publicznych wszystkim pojazdom o osi 115 kN. Stąd wydaje nam się, że takie podejście powinno być przyjęte we wszystkich katalogach i niewykluczone, że
podejmiemy również wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad próbę uaktualnienia tych katalogów, które już zostały dla Generalnej Dyrekcji opracowane. Także to jest na pewno jakiś krok już naprzód do tego, co będzie musiało się wydarzyć. Na pewno też dobrze się dzieje, że pojawiają się ogólnopolskie standardy projektowania nawierzchni dróg dla rowerów czy dróg dla pieszych, ponieważ tego materiału brakowało. No, różne sposoby to było robione, nie zawsze prawidłowo, nie zawsze właściwie. Teraz będzie ta sprawa ustandaryzowana i wszyscy będą mogli stosować jednolite podejście do projektowania nawierzchni tych elementów dróg. Natomiast jeżeli chodzi o opracowanie WRD 64, to tak jak wcześniej, z premedytacją zdecydowaliśmy się, żeby przenieść te wymagania do wytycznych, aby nie pozostawały one w rozporządzeniu. Po pierwsze, są to dosyć kontrowersyjne wymagania. Zawsze ten styk zamawiający wykonawca jest tutaj, powiedzmy, taki zaogniony. Dlatego zdecydowaliśmy się to przenieść do wytycznych, ponieważ wtedy zarządca drogi będzie decydował, czy chce korzystać z tych wytycznych, czy ma własne inne, lepsze, z których będzie chciał skorzystać, czy nie będzie już jakby przymusu do tego, że to ma tak wyglądać, a nie inaczej. To na pewno jest jakiś krok, też taki ukłon, zarówno jeżeli chodzi o wykonawców, ale także o zamawiających, że mogą określać własne, bardziej szczegółowe wymagania w tym zakresie. Natomiast już wiemy, że to opracowanie, czyli WRD 64, będzie wzbudzało wiele kontrowersji, już je wzbudza, ponieważ już docierają do nas uwagi na temat tego opracowania, że powinno być bardziej zaktualizowane niż jest obecnie. Ale tak jak mówię, czekamy na kolejne i zobaczymy, jak zbierzemy wszystkie te uwagi, co dalej z tym opracowaniem będzie się działo. Z kolei cały pakiet wytycznych dotyczących utrzymania dróg samorządowych, to tak jak powiedziałem na wstępie, no tutaj chcieliśmy wreszcie uporządkować tę wiedzę i pomóc samorządom w takiej klasyfikacji tych spraw związanych z utrzymaniem. Z drugiej strony, ponieważ brakowało takich wymagań wytycznych, jeżeli chodzi o drogi samorządowe, z punktu widzenia resortu, też było istotne, aby ten standard zarówno na drogach krajowych, jak i na drogach samorządowych był w miarę jednolity na terenie całego kraju, żeby no w końcu są to wszystko drogi publiczne i nie może być tak, że przy tak dużym rozdrobnieniu zarządców dróg każdy stosuje własne metody. Chcieliśmy to uporządkować, ujednolicić, aby wreszcie jakiś standard na terenie całego kraju powstał i był stosowany w praktyce. Oczywiście tutaj duży ukłon, jeżeli chodzi o zarządców dróg wojewódzkich, za tą inicjatywę stworzenia tak zwanego WDSN-u kompatybilnego z DSN-em Generalnej Dyrekcji i jakby na tej bazie powstały te wytyczne ogólnopolskie. I tu jest przykład właśnie dobrej współpracy zarówno zarządców dróg samorządowych, jak i Generalnej Dyrekcji, że powstaje dokument, z którego wszyscy, mam nadzieję, będą korzystać. Jeżeli chodzi o wytyczne utrzymania, to też jest, to był trudne opracowanie i trudne dyskusje prowadziliśmy z autorami. Chodziło nam o to, aby te poziomy utrzymania były dobrane do możliwości poszczególnych zarządców dróg, bo wiadomo, że zarządca drogi wojewódzkiej będzie miał inne możliwości, zarówno kadrowe, jak i finansowe utrzymania dróg, niż zarządca w gminie, jakiejś gminie wiejskiej czy miejskiej. No szczególnie też jeżeli chodzi o ten zasób kadrowy, bo to jest odwieczny problem zarządców dróg niskich kategorii. Także myślimy, że te opracowania będą ciekawe i będą stosowane w praktyce, ale najpierw liczymy na Państwa uwagi, tak żeby jeszcze je poprawić, zanim minister zdecyduje się na ich rekomendacje, aby naprawdę one były tak napisane, żebyście Państwo chcieli z nich korzystać i mogli z nich korzystać przede wszystkim. Jeżeli chodzi o tą część webinarium, to tyle. Kończymy dzisiaj webinaria dotyczące dróg, projektowania dróg. W przyszłym tygodniu spotykamy się już na webinarium w drugiej części. Przed nami 4 webinaria dotyczące projektowania, utrzymania, realizacji i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich. Bardzo obszerny materiał.
troszkę mniej jest tych opracowań, jeżeli chodzi o ilość, natomiast stopień skomplikowania jest dosyć dużo większy niż w przypadku dróg publicznych. Większość z tych opracowań jest już na stronie, kończymy dosłownie, prawdopodobnie zostały nam 3 opracowania, 2 mam nadzieję już w najbliższym czasie, być może jak się uda to jeszcze dzisiaj, jak nie to jutro zostaną wrzucone na stronę. Ostatnie dotyczące utrzymania jest jeszcze w edycji, ale też na dniach się powinno pojawić. Te opracowania już Państwo możecie sobie pobierać, zapoznawać się i też liczymy na uwagi. No, z mojej strony dzisiaj to tyle i mam nadzieję, że widzimy się równie licznie w następnym tygodniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie za podsumowanie. Ja również przyłączam się do tego zaproszenia Państwa na wydarzenie za tydzień, czyli 3 listopada, jak zawsze we wtorek, jak zawsze o godzinie 10. I tak jak Pan Grzegorz powiedział, rozpoczynamy część mostową, czyli przechodzimy z dróg do części obiektowej i dokładny temat kolejnego naszego webinarium to projektowanie konstrukcji oraz powiązanie z terenem i drogą. Także myślę, że równie licznie będą Państwo z nami za tydzień. Dzisiaj dziękuję Państwu za Państwa uwagę, za tak liczne przybycie. Dziękuję wszystkim prelegentom za doskonałe przygotowanie prezentacji i wszystkie nasze wydarzenia, tak jak zawsze, będą umieszczone na naszym YouTubie Polskiego Kongresu Drogowego, także prosimy tam też zaglądać. Można wrócić do tych wszystkich wydarzeń, jeszcze raz także do wszystkich prezentacji. I na zakończenie jeszcze raz serdecznie zapraszamy Państwa na nasze forum konsultacyjne, bo tak jak zawsze powtarzamy, bez Państwa uwag, bez Państwa komentarzy i głosów to nie będą konsultacje. Także zapraszamy do rejestracji i do aktywnego komentowania wszystkich dokumentów, które są przedstawiane. Dziękuję bardzo, życzę dobrego dnia i do zobaczenia za tydzień.